Siema weolia witam w oddziale zbark warmiński przed wami na tym krótkim filmiku zielona ścieżka edukacyjna w zbarku warmińskim ścieżka powstała z inicjatywy naszych pracowników z zbarku warmińskim po to aby można było w niej odpoczywać oraz, oraz edukować młodzież i dzieci z naszej gminy odnośnie pszczół ale też nie tylko pokazuję wam nasze koleżanki które tutaj działają cześć wszystkim co robicie? Doglądają naszego zielonego ogródka weoli. Mamy tutaj rzodkiewkę, pomidory oraz inne ciekawe atrakcje w naszym zielniku do naszej kanapeczki. Idę dalej, zobaczymy co robią moi koledzy. Oczywiście już w tle widzę Pawła, który jak zwykle o, odpoczywa. Cały Paweł. Nic z tym zrobić nie mogę. Nasza ścieżka jeszcze się nie skończyła. Widzę kolegę Adriana, który prawdopodobnie tuczy nasze piękne się Siema Adrian. Tam, dzień dobry wszystkim. Mamy <grym> nawet swoje rybki. Mamy nawet swoje rybki. Tak, to prawda. Dostaliśmy około 17 tysięcy dofinansowania, aby wspólnie z pracownikami zrobić ścieżkę edukacyjną w Izbarku barmińskim. Na naszej ścieżce są cztery plansze odnośnie czuł, co robią, jak powstają, jak się tutaj dla nas yy, yy, pomaga naszemu środowisku. Mamy też wiele innych ciekawych atrakcji, na które zapraszam. I jak tylko wpadniecie do Izbarka. Będziemy się chwalić więcej. Na razie, siema! Dzień dobry, nazywam się Włodzimierz Balec. Na co dzień pracuję w trybunitach tamowskie wody z naszej grupy Od początku kwietnia do końca października, czy też użych, klauzer, manekuł atmosferyczny, założyliśmy pądełka dla pszczół. W pądełkach że adyduła czysta woda kamyczki dlatego, że pszczoła po prostu musi się W pobliżu mamy kilometra mamy wiele pasiek, dlatego też pszczoły i pielgrzylipy, gdzie w okresie piknienia masowo przelatują i korzystają z naszych dół. Od kilku lat też dokarmiamy ptaki, które w okresie zimy to mają problemy z dotarciem żywności, jak deszcz, przelotne, na przykład czyże wębrowne, które z olbrzymią ochotą korzystają z naszych zasobów do karmienia.